Łapcie moje światło. O! O nie. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek. Ja pana zjadam. Tak, czuję jakby minęły wieki, odkąd ostatnio nagrywałam Ja pana zjadam. I oto i on. Oto jest tenże odcinek. Już kiedyś nagrywałam pierwszą wersję zestawu z piwem dla dzieci i tutaj jest to wersja numer 2 z, przy okazji, wydaje mi się, że to jest okonomiyaki, czyli to jest ich taki jakby naleśnik / pizza / omlet. Chyba najlepiej to wyjaśniłam, jak tylko się dało. Zestaw wygląda w ten sposób. Jak widzicie, to jest ta sama postać, która była poprzednio, czyli krajon Xinjiang. Tutaj jest piwo, które dokładnie nie wiem, co w sobie ma, ale na pewno nie jest normalnym piwem, bo jest piwem dla dzieci. I dodatkowo jest też właśnie okonomiyaki. Ja zgaduję, że to jest okonomiyaki, dlatego że jak widzicie, tutaj nie ma nic. Ani po angielsku, ani tym bardziej po polsku. Z tyłu, tak jak widzicie, jest instrukcja. No i tak jak mówiłam, po japońsku. To są oczywiście obrazki, z których korzystam ja. Jako, że nie umiem mówić po japońsku, ani czytać. Tak wygląda właśnie strona z instrukcją. Tutaj jest jeszcze taka dodatkowa mini instrukcja właśnie na robienie piwa, dlatego że po tamtej stronie był tylko ten naleśnik, a tutaj jest piwo, przy okazji rysuneczek, to są w ogóle jego rodzice. I tutaj wygląda to, że to jest skład, no ale to akurat mnie tu nie obchodzi. No i to było na tyle, czyli tak naprawdę jestem w stanie tylko zobaczyć przód, ten bok i ten bok. Z tej strony jest pokazane, co jest w zestawie, czyli widać, że są jakieś saszetki, są pałeczki, jest coś takiego i coś takiego. A tutaj po tej stronie jest pokazane to, co my musimy przygotować. I tutaj jest talerz, kubek, folia przezroczysta, łyżeczka, woda, kubek i kostki lodu. Kostki lodu, nice. I w ogóle to, co kocham w Japonii, to jest to, że na przykład tutaj macie narysowany talerzek, ale jest też podana jego wielkość. Tutaj jest pokazane, że 12 cm. Podejrzewam, że to nie jest tak, że to musi być idealnie 12 cm, tylko po prostu nie mniejszy niż. Bo nie znam się na japońskim, ale tak bym wygłówkowała. I dalej mamy tutaj na przykład kostki lodu, jak widzicie, ale też pokazali, że kostki lodu mają mieć 3 cm. 3 cm! Kocham te zestawy za to, kocham Japonię za to, że oni wszystko wam napiszą. Nie ma domyślania się, czy te kostki będą za duże, czy za małe. Teraz już wiesz, że moje akurat będą zupełnie złe, ale nieważne. Tutaj mamy, że szklanka musi mieć minimum 200 ml, albo że po prostu 200 ml. No i tutaj dalej mamy całą instrukcję. A więc nie przedłużając, zabierzmy się za robienie zestawu. Jak skrzypło. Pierwszego w tym roku zresztą. I oczywiście potrzebuję nożyczek, ale wezmę do tego pensetę. Nie. Here we go, zaczynajmy. Otwieram pudełko i w nim... Tadam! Ale to jest cute! Spójrzcie tylko na to! Całość jest zapakowana w osobną folijkę i teraz wyciągamy i czas na prezentację, co jest w zestawie. To jest saszetka z jakimś sosem, podejrzewam, że to może być sos sojowy, taka z buteleczką. Dalej mamy saszetkę i tutaj widać, że to jest saszetka, w której będzie proszek z piwem, przynajmniej ja bym się tak sugerowała, no bo... Tak to wygląda. On trzyma piwo, więc chyba raczej to będzie do tego. Kolejna saszetka jest po prostu brązowa w jakieś kształty geometryczne. O, to jest mega cute. To jest w ogóle, słuchajcie, chyba miarka. W kształcie nawet nie wiem czego. To jest trochę jakby serduszko, trochę jakby coś tam. O, a może to jest głowa? To jest głowa jego. Jest jego głowa. No, dobra. Ale jest. Dalej. O, jakie ładne. Mamy różową saszetkę i tutaj jest właśnie narysowane to okonomiyaki. W ogóle śmiesznie, bo przez cały odcinek mówię okonomiyaki, okonomiyaki, a jak ktoś by potrafił przeczytać po japońsku i by się okazało, że to jednak nie jest okonomiyaki, tylko coś zupełnie innego, to byłoby zabawnie. Ale no jakby co, to mnie poprawcie. Ja tam uważam, że to jest piwo i okonomiyaki. Tak, więc to jest różowa saszetka. O, teraz urocze, malutkie pałeczki. Takie o, z krajon Xinjiang, ze świnką, z pieskiem, wszystko jest, wszystko w zestawie. I na samym końcu mamy talerzyk z pieskiem i na tym talerzyku właśnie ma leżeć placek. I teraz, co będzie, jak zrobię większy placek? Nie wiem, będę kombinować potem. Czy ja wam tutaj blikuję? Yeah! Łapcie moje światło! Okej, odkładam to na razie na bok i zabieram się za czytanie instrukcji. Dobrze mi poszło. Krok numer 1. Weź sobie kubek, łyżkę, miarkę i różową saszetkę. Się robi. To muszę pójść po łyżkę.
Łyżka. A w zasadzie łyżeczka. Tak, łyżeczka, oby to była łyżeczka. Tak jak mówiłam, nie rozumiem po japońsku, ale przez całą historię Japanazjadam przechodziłam z tym bez problemu. I tutaj widzę jakąś dwójkę 10 ml. I podejrzewam, że dwie takie tacki to jest właśnie 10 ml. I tyle wody mam wlać, więc zaryzykuję. Biorę sobie szklankę i teraz przyszykowałam sobie też wodę. Jedziemy może najpierw z wodą. 5 ml, bo może to będzie tak mało. Raz. I dwa. I teraz biorę do tego różową saszetkę. Uuu, patrzcie, tutaj mam taką krawędź nawet, żeby sobie łatwo było otworzyć. Muszę od razu pomąchać. Pachnie jak... jak mleko w proszku. Właśnie wiedziałam, że znam ten zapach. Jak mleko w proszku po prostu. Fajnie. No dobrze, wsypujemy. I mieszam. Jezu, ja już zapomniałam, jak tego jest mało. Jak ktoś robi taki zestaw pierwszy raz, to jestem pewna, że musi mieć takie WTF. Takie, co to ma być? Czy to jest 1/12 szklanki? Bo dokładnie tak jest. Naprawdę, 1/12 szklanki. O! Jezu, jak to ładnie pachnie! Ej, to może to nie jest okonomiyaki, tylko to jest jakiś taki na przykład jakiś naleśnik, bo to pachnie słodko. O! Jezu, to pachnie bardzo dobrze. To pachnie jak jakiś deser. To zdecydowanie. Tutaj sobie postukam, żeby wiecie dokładnie przy krawędziach wymieszać. Ale o Boże, jak to ładnie pachnie. Dobra, to mam w miarę wymieszane i teraz, co mam zrobić? Mam wziąć folię. Teraz do akcji wkracza folia. Talerz i folia spożywcza. Kładę i teraz muszę zawinąć ten talerz w folię. To nie jest takie proste. To trzeba w miarę naciągnąć. No dobra, chyba się udało. Jest pokryty folią, proszę bardzo. O nie! Mayday! Co za folia, co się nie lepi? Proszę się tu lepić. Okej. Załóżmy, że to tak ma być. I teraz kolejnym krokiem jest wyłożenie tej masy na tą właśnie folię, ale tutaj jest taki podstępniak. Bo ponieważ, jak widzicie, jest pokazane, że to musi mieć od 8 do 10 cm. Nie więcej. Nie więcej, bo podejrzewam, że wtedy się nie zmieści na ten talerzyk. Więc ja teraz będę pilnować, żeby to było mniej więcej takich wymiarów. Więc położę sobie obok i... zrobię tego naleśniora, czy cokolwiek to ma być. Okej, to nie było takie trudne, ale teraz właśnie muszę go rozłożyć na taką wielkość. Oh no. O nie, kropka. O nie. Dobra, trochę rozetrę. Powiem wam, że czuję mega stresa, że zrobię za duże, albo tak dużo za małe. Dobra, chyba to już. Kurczę, nie wiem, nie umiem wymierzyć. Z pomocą przyjdzie mi miarka. 8-10 cm. O nie, to już dochodzi do 10. A! Dobra, kolejny krok, bo zaraz przesadzę. Mikrofalówka. Teraz jest mikrofalówka. Jest tutaj pokazane, że trzeba użyć 500-watowej mikrofalówki i chyba włożyć tego naleśnika na minutę, bo jest tu jedynka, a raczej to nie jest jedna sekunda, więc... na minutę. Tak postaram się zrobić. Mam nadzieję, że naleśnik mi się nie rozleje. A few minutes later. Okej, tak wygląda naleśnior, bo już teraz widzę, że to jest naleśnior. Po minucie w mikrofalówce i ja w ogóle byłam w szoku, że ta folia się nie rozpuściła. Ja tak miałam, że dobra, mam to wsadzić z tą folią do mikrofalówki? Ale wsadziłam i się udało. Fajnie ten naleśnior sobie jakby puchł w tej mikrofalówce, więc ja się mega jaram, bo się udało. I teraz numer teraz będzie krok, w którym trzeba przerzucić tego naleśniora. A więc biorę mój już ładny talerzyk. Odwijam ten. Patrzcie, teraz się folia klei. Jakby co to uwaga, ale ten naleśnik jest bardzo gorący. I teraz trzeba go przerzucić tu. No dawaj. Nice. Tylko, o nie, teraz widać, że ten środek jest taki gruby. To wygląda jak... zobaczcie, z boku to wygląda trochę jak jajko sadzone, w sensie, że ten środek jest grubszy niż brzegi. No ale dobra. Nawet się udało, patrzcie, i mieści się na talerzyku. Jestem z siebie bardzo dumna, bo się bałam, że się nie zmieści. Więc oto i on.
ale czat na razie idzie bardzo, bardzo fajnie. Czyli ten krok mam już zrobiony i teraz czas na następny krok, to jest krok numer 6. Teraz chyba mam wziąć tą saszetkę, bo jest narysowana, że jest brązowa, ale jest jeszcze ta saszetka, której w ogóle nie pokazali, w sensie nie ma jej na instrukcji, co mnie bardzo dziwi. No w każdym razie, na pewno najpierw jest ta brązowa, bo kolory się zgadzają. Otwieram saszetkę i zastanawiam się teraz, czy to będzie czekolada. Jeszcze nie czuję, ale podejrzewam, że to będzie czekolada i że to jest naleśnik po prostu. Nice. W ogóle teraz już jestem pewna, że to nie jest okonomiyaki, chyba że to ma być na przykład słodka wersja okonomiyaki. Nie wiem, ale czuję się trochę zawiedziona. W ogóle tak zgłodniałam już. Dobra, wycisnęłam do ostatka ten sos. I teraz jest pokazane, żeby to rozprowadzić łyżeczką, więc ja to rozprowadzę jak najbardziej się da. Teraz już nie mogę doczekać, to wygląda tak dobrze. O! Teraz czuję, to pachnie jak czekolada. Dopiero jak zaczęłam teraz rozprowadzać łyżeczką, to poczułam. Ale będzie jedzony. No dobra. I teraz w takim razie wezmę ten sos. Ostatni, mimo że nie ma go jak gdyby w teorii na instrukcji. Spójrzcie, po tym kroku jak gdyby już nic nie ma, ale tutaj widać, że są takie białe jak gdyby rysunki. Więc mam nadzieję, że ten sos jest biały. Here we go. Tak, jicha! Teraz pokaz kunsztu. Pokaz nietrzęsącej się ręki. Tylko gorzej, bo się sos kończy. No nice! Zobaczcie, jak ładnie to wyszło. W ogóle jestem się taka dumna, że tak dawno nie robiłam, ja ponad zjadam, a tu proszę bardzo. Bang! Za pierwszym razem. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. I teraz do tego są pałeczki, oczywiście, ale jeszcze została ta saszetka. Więc teraz to odstawię sobie na bok i przygotowałam sobie taki piękny kubeczek, dlatego że oni akurat w tym zestawie nie dali żadnego kubeczka, więc wzięłam sobie z jakiegoś starszego zestawu. To jest taki też specjalny, gdyby taki na piwo dla dzieci. O! I mam też wodę. I napisali, że trzeba nalać chyba 100 ml wody. To jest bardzo mało, ale na szczęście w tym kubeczku mam miarkę. I 100 ml jest tutaj, więc leję. No i jest. Teraz biorę saszetkę. To pachnie jak cytrynowa cola. O, Jezu, uwielbiam ten zapach. O, dobra, to będzie dobre. To będzie dobre. A więc wsypuję. Okej, wow, jak się zaczęło pienić. Muszę wymieszać. O nie! O nie, o nie, o nie, o nie! Nie, nie mogę, próbę testu. Nie. Nie mogę tego spić, bo próba testu to rzecz święta. No. Ale za to Shelly wypłynęło jak prawdziwe piwo. O nie. Tyle się zmarnowało, a to tylko 100 ml wody. Oh no. Chciałam tak ładnie wymieszać, bo tam na dole jeszcze czuję, że jest jakiś cukier. W sensie jak mieszałam, to czułam, że jest jeszcze cukier, więc chciałam wymieszać ładnie. I się klop zrobił. I teraz jest przypał, jeżeli chodzi o kostki lodu, dlatego że posiadam tylko takie. I nijak to nie są te, które oni pokazali, bo oni pokazali w ogóle nie dość, że kwadratowe, w sensie sześcianowe, to jeszcze, że 3 cm. A ja nawet nie mam pojęcia, ile one mają, ale będę grała nie według zasad. Ja wrzucę kaktusy. Piękne. O. Jedna. No dawaj, 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 ręce gadżeta. I druga. Nice. W ogóle u nas się nie pije piwa z lodem, a tam się pije piwo z lodem. W wielu krajach innych się pije piwo z lodem. No i dobra. Mamy to. Tylko niestety teraz w ogóle ta piana totalnie zmalała, co jest strasznie przykre, bo ta piana powinna być wielka, no ale jest piwo. Jest. No, niech będzie. Więc teraz, nie przedłużając, wiecie na co nadejszła pora. Na próbę testu. Próbę.
kurwa, to jest to rzecz święta i niech każdy o tym pamięta. Ja dzisiaj prawie o tym zapomniałam i prawie bym spróbowała tego piwa, w zasadzie pianki piwnej, kiedy był ten straszliwy incydent. W każdym razie już nie mogę doczekać, żeby spróbować, więc pałeczki w dłoń. W ogóle one są mniejsze niż normalne pałeczki, to jest mega cute. I... Jezu, jak mi ślina cieknie. Spróbuję tego oto pięknego naleśniora. Teraz już wiem, że to jest naleśnior. Mogę go zjeść, może ja go w ogóle, słuchajcie, zawinę tak. O, że takie omleta. I to go wezmę na pół. O Boże, tu się ślizga, tu nie wchodzi. Dobra. No dobrze. I to taki mas. Co to za polewa? Ale śmieszna, ta biała. Co to może być za smak? To jest jakby taka jogurtowa albo coś? Nie wiem, spróbuję jeszcze tego wycisnąć. Chyba śmietankowa po prostu, tylko ma jakiś taki dziwny smak. Ale spróbuję jeszcze piwa. O, jest jakieś zimne. Ale dziwnie, trochę takie jakby słonawe. Wydaje mi się, że to przez dodatek sody oczyszczonej, bo wtedy on robi pianę z kwaskiem i tak dalej. Więc jest troszeczkę słonawy i niestety już w ogóle nie smakuje kolą. To jak przy zapachu, to rzeczywiście była taka cytrynowa kola, bo teraz to po prostu jest tak jakby cytrynowy, trochę słony napój. Ale dobry. Zimny, mokry. Ale co do tego naleśnika, to trudno mi powiedzieć. Na pewno to jest... Wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy naleśnik zrobiony w mikrofalówce, jak jadłam do tej pory, bo jest mięciutki, nie za suchy, elastyczny. Te sosy mogłyby być trochę lepsze, bo trochę dają sztuczyzną. W sensie, że wiecie, tak jakby, no taka sztuczna czekolada, sztuczna śmietanka, ale ten naleśnik jest naprawdę pyszny. To jest smakowite. Muszę przyznać, że naprawdę to jest najlepszy naleśnik z mikrofalówki, jaki jadłam. A jadłam już parę, uwierzcie. To jest tak, jakbym powiedziała 5 na 10, a naleśnior to tak 8 na 10. Ale dobre, ogólnie bardzo polecam. I tak jak mówiłam, jest to druga wersja zestawu, który robiłam kiedyś. To jest taka jakby nowa edycja. I mam nadzieję, że się Wam podobała. I mam nadzieję, że ten zniszcie za Japana zjadam. A my oczywiście widzimy się na tym kanale w następną środę, a na kanale Beauty w następny piątek. Więc do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa. A jeżeli jeszcze chcecie stać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie w film po lewej albo po prawej. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, co jest moje karygodne, jak to się stało? Nie wiem, ale możecie to zrobić, klikając tutaj na górę. Tu. O.